Cześć, witajcie, z tej strony Marcin. Dzisiaj rozpakujemy sobie świetną klawiaturę od firmy TT eSports by Tremontec. Mowa tutaj o modelu Challenger Pro. Klawiatura, z którą miałem już styczność w przeszłości, jest to według mnie wciąż najlepsza klawiatura niemechaniczna od TT eSports, dlatego warto przyjrzeć się jej bliżej. Dzisiaj zobaczymy rozpakowanie, tak więc zapraszam Was do oglądania, a cenę sprawdzicie sobie w opisie filmu. Zaczynamy! Dzisiaj będziemy rozpakowywać świetną klawiaturę od TT eSports by Tremoltec. Jest to klawiatura Challenger Pro, czyli wcale nie nowy model, ale model moim zdaniem świetny, jeden z moich ulubionych nadal. I powiem Wam, że ta klawiaturka kiedyś pojawiła się, przewinęła przez mój kanał, natomiast było tylko w zestawie gracza od TT eSports, czyli po prostu proponowałem Wam zestaw, gdzie ta klawiatura była jedną ze składowych. Natomiast nie było jej takiej pełnej recenzji, a uwierzcie mi, że ta klawiatura jest tego warta. Kiedyś miałem ją przyjemność recenzować dla wideotestów, ale to już było ponad półtora czy dwa lata temu, więc chętnie sobie przypomnę. Przy okazji Wy będziecie mogli zobaczyć taką dokładną, konkretną recenzję tej klawiatury, która jeśli chodzi o klawiatury membranowe, podświetlane, jest moim zdaniem jednym z najlepszych modeli na rynku, pomimo że dostępna w sprzedaży jest już ładnych kilka lat. Cenę tej klawiatury sprawdzicie sobie w opisie filmu, macie tam najlepsze ceny, a teraz przyjrzymy się opakowaniu. Mamy wizerunek samej klawiaturki, też słynny wentylatorek, wiatraczek od Tremolteca. Informacja, że możemy go mieć albo z jednej, albo z drugiej strony. Wiatraczek jest mały, ale ma dużą prędkość obrotową, naprawdę wytwarza fajny, miły powiew. To się naprawdę sprawdza, nie jest to tylko gadżet, ale też przydatny gadżet. 10 klawiszy do makro, zobaczcie za chwilkę. Bardzo fajne czerwone podświetlenie. I patrzymy sobie dalej z tyłu, pewnie coś jeszcze będzie ciekawego. Chociaż za dużo tutaj nie ma. Informacja jeszcze o pamięci wbudowanej 64 kB i dwa porty USB, czyli mamy hubik. Dobra, wiecie co? Tutaj jeszcze jest coś takiego. Otwieramy sobie przód na rzepy i zobaczcie, wizualizacja oprogramowania, nagrywanie makr, no i jeszcze takie cechy. Podświetlenie, dwa porty USB, makra, klawisze multimedialne, pamięć, przełącznik profili, przełącznik podświetlenia, wentylatorek, zaślepki na klawisz Windows, porządkowanie okablowania i wymienne nakładki na WSAD kursory. Dobra, mamy teorię już opracowaną. Teraz sobie otwieramy i wypakowujemy Challengera Pro, jedną z najlepszych klawiatur niemechanicznych. Dobra, już będziecie widzieć, co jest w zestawie. Zobaczcie, to jest właśnie to, za co lubię firmę Tremoltec. Klawiaturka zapakowana jest taką świetną, praktyczną torbę. Jeszcze Wam jej nie pokażę. Chwila, bo zobaczcie, to nie wszystko. Tutaj mamy wymienne nakładki, jak dobrze pamiętam, i narzędzie do tych nakładek, do zdejmowania, bardzo prostego. I zobaczcie, mamy zaślepki na klawisz Windows. Jeśli ktoś go szczerze nienawidzi, może go sobie zaślepić na zawsze. I mamy też czerwone nakładki, żeby się nam WSAD i kursory bardziej rzucały w oczy. Następnie, moi drodzy, kolejna fajna sakiewka od TT z logiem smoka i mamy słynny wentylatorek, malutki, ale fajny. No i zaleta, odłączany przewód, można go sobie fajnie uporządkować. Jak widzicie, świetny oplot, dość giętki, pozłacane wtyki i oczywiście słynny paseczek z rzepem od TT do zorganizowania nadmiaru przewodu. Ale to jeszcze nie wszystko, bo tutaj mamy, zobaczcie, naklejeczki. Jak ktoś lubi sobie ponaklejać, to sobie ponakleja. Mamy tam informacje gwarancyjne. Mamy płytę ze sterownikami, bardzo fajnie. I zobaczcie, jaka grubaśna, fajna w kolorze, położona instrukcja. Język polski, strona 36. Informacje takie dość podstawowe, opis tych wszystkich tutaj elementów, klawiszy. Takie tam naprawdę podstawowe rzeczy, ale jest i można się z tym zapoznać. A teraz już uwaga, nie dość, że mamy
takie świetne etui. To jeszcze mamy woreczek elegancko. Widzę, że tutaj dostałem absolutnie nowy egzemplarz. Wielkie podziękowania za to dla firmy TT Esports za taką nówkę. Bardzo fajnie się będzie testowało zapewne. No i zobaczcie, dobra, zdzieramy sobie już te zabezpieczenia. One są po to, bo tutaj mamy błyszczące elementy, nie ma ich na szczęście dużo i są tylko ozdobnikiem, więc nie ma problemu z utrzymaniem tej klawiatury w czystości. I mamy 10 klawiszy makro, jak widzicie, 5 tutaj, 5 tutaj. Następnie taki dość wąski rząd klawiszy górnych, funkcyjnych. Do tego po prostu trzeba się przyzwyczaić. Potem mamy multimedialne, do tyłu play, pauza, stop, do przodu, głośniej, ciszej, regulacja podświetlenia, a raczej wyłącznik podświetlenia i przełącznik profili. Mamy małego entera, długi backspace, takie też długie shifty, czyli standardowy układ dla klawiatury gamingowej. Kontrolki mamy tutaj u góry, zobaczcie. Mamy dość fajną, nie za dużą co prawda, ale jest pod póreczkę, pod nadgarstki. Logo, jak pamiętam, też się świeci. To sobie zobaczycie już w testach. I klawiaturka charakteryzuje się też tym, zobaczcie, ma bardzo niskie klawisze. Jak widzicie, profil jest taki prawie że nożycowy i reagują one leciutko. Przy okazji słyszycie też, że jest to klawiaturka cicha. No i tutaj mamy podłączenie przewodu, dwa porty USB, przydatna rzecz. Tu mamy schowek na wentylator. Jeśli go nie używamy, to robimy sobie coś takiego. Możemy w każdej chwili go wyjąć, wiemy gdzie jest, nie zgubi się. I mamy tutaj, jak widzicie, miejsce na porządkowanie tego kapelka. Przepuszczamy go tędy i sobie wyprowadzamy tędy, więc fajnie. A te poślizgi porządne, solidna guma, wystające podwyższenia, moi drodzy, jednostopniowe, bez gumowania, ale i tak ta klawiaturka, z tego co pamiętam, dobrze się trzyma blatu. Sprawdzimy sobie w testach i mamy zaślepki, wyjmujemy, wkładamy sobie wentylator i on będzie nas chłodził. Dobra, tak to wygląda w teorii, naprawdę świetna klawiatura. Mówię to już teraz, ponieważ testowałem ją kiedyś, używam ją już dłuższy czas. Natomiast jak mówiłem, było to dawno temu, teraz sobie przypomnimy, przetestujemy ją praktycznie na nowo, ponieważ testów sprzed 2 lat aż tak dobrze się nie pamięta. Dlatego za niedługi czas zapraszam Was na pełną recenzję. Pamiętajcie, ceny tej klawiatury sprawdzicie sobie w opisie filmu, ale już możecie chyba podzielić moje zdanie, że ta klawiatura po prostu zaprojektowana jest świetnie, wygląda świetnie, a przekonacie się w recenzji, że też daje radę w akcji. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę, zapraszam też na mojego Facebooka. Pozdrawiam Was, cześć!